Siemanko moi drodzy, w dzisiejszym filmie zajmiemy się card twistem. Jest to śruba wykonywana z gwiazdy i jest to właściwie zlepek i gwiazdy i śruby w jednym. I samą gwiazdę będziemy wykonywać sobie na jednej ręce, na tej, którą mamy bliżej, czyli ja sobie kręcę na lewo, to lewą rękę sobie podkładam i z tej lewej ręki z nogami próbuję się wybić do gwiazdy, po czym wyskoczyć i zakręcić całą śrubę, tak jak widzieliście w pierwszym klipie. Oczywiście podstawą tego ruchu będzie gwiazda i dowolna śruba, nawet nie musicie w sumie robić jakiś mega śrub. Wystarczy jakikolwiek obrót, po prostu nawet cut twist na trampolinie, żeby tylko umieć zakręcić swoim ciałem. I do wprawki oczywiście zaczniemy sobie też z czegoś wyższego na coś niższe i w moim przypadku jest to AirTag na materace, u Was dowolnie, po prostu wyższa powierzchnia, twarda i miękka powierzchnia poniżej. Najprościej się nauczyć takich elementów na takim czymś i pierwsze co sobie będziemy robić, po prostu zrobimy sobie zwyczajną gwiazdę trikową właśnie na materace. Czyli biorę sobie wymach, skręcam się stopą tak, żeby palcami była skierowana w stronę materacy, tylko dokładam sobie ręce jeszcze na samym AirTraku i ląduję sobie nogami na same materace. Teraz próbuję sobie zrobić tą gwiazdę, z tym, że wykonam sobie skręt biodrami na samym końcu, czyli wbijam sobie i przy lądowaniu nogą próbuję się przekręcić tak, żeby moja twarz i torso wylądowały przodem w tamtą stronę. Następnie próbuję sobie wszystko troszeczkę bardziej ściąć, jeszcze wcześniej obkręcić moje biodra, tak żeby móc wylądować na obie nogi przy tej gwieździe. Czyli wchodzę sobie w gwiazdę, próbuję wylądować na dwie nogi na materac. Jak już mamy taki ruch, próbujemy sobie na samym końcu jeszcze delikatnie dokręcić naszymi biodrami samo wejście, czy jak będziemy sobie przechodzić przez ręce, będziemy próbowali przekręcać biodra, żeby wylądować przodem, to my jeszcze dodatkowo próbujemy sobie lekko, dosłownie o tą 1/4 przekręcić nasze ciało na samym końcu. Samo przekręcenie nie musi być od razu wykonywane w twiście w locie. Możecie sobie wylądować po prostu na dwie nogi przodem i wtedy przekręcić barki, ponieważ z dwóch rąk ciężej się wykręca ten ruch. Łatwiej go zrobić na jednej ręce, o czym zaraz będziemy mówić. Także teraz też robimy sobie tą gwiazdę, lądujemy sobie frontem i po lądowaniu tego fronta próbujemy się po prostu na palcach biodrami przekręcić, tak żeby spojrzeć znów mniej więcej w tamtą stronę, wylądować troszkę bardziej plecami do kamery. Teraz zabieramy sobie naszą prawą rękę, próbujemy sobie naszą lewą rękę troszeczkę bardziej przed siebie wyciągnąć, tak żeby mogła nam jeszcze pomóc podbijać cały ruch i wykonujemy sobie zwyczajną gwiazdę na jednej ręce na materac. Jak już to mamy, próbujemy też z tej jednej ręki przekręcić się tak, żeby po lądowaniu otworzyć nasze biodra w stronę, w którą byliśmy skierowani na samym początku i też dodajemy sobie pół obrotu trochę wcześniej biodrami, tak żeby wylądować od razu na dwie nogi. Jak macie coś takiego, kiedy przejdziecie sobie tym ruchem przez rękę, spróbujcie po prostu skręcić wasze biodra i barki do boku, spojrzeć sobie troszeczkę bardziej w bok za siebie, tak żeby móc wykręcić już pełen obrót i wylądować twarzą w tamtą stronę. Uważajcie tylko bardzo na to, proszę, żeby nie robić tego skręcenia od razu, jeszcze jak przed tym położeniem ręki. Najpierw musimy się rzeczywiście zaprzeć na rękach, przerzucić naszą gwiazdę na drugą stronę i dopiero jak gwiazda przejdzie nogami przez głowę, dopiero wtedy próbujemy inicjować sobie obrót. To, co jeszcze dodatkowo pomaga mi przy tym ruchu, to to, że kiedy wchodzę, staram się patrzeć sobie na glebę. Można też delikatnie do niego doskoczyć. Ważne jest to, żeby po prostu pewnie wejść sobie na tą lewą rękę i rzucić mocno nogami przez głowę. Nie chcemy ich rzucać do góry, tylko przez głowę, tam w stronę materaca, tak żeby po prostu nadało nam więcej salta. Im bardziej utrzymacie nogi wyprostowane, tym paradoksalnie też mocniej was zakręci, ale uważajcie na to, że jak wchodzicie sobie na tą rękę, żeby to nie było wejście takie, albo że spadacie barkiem za rękę, tylko ładna blokada, łokieć wyprostowany, tutaj mocno napięte barki, także można było jeszcze wypchnąć się z tej ręki podczas kiedy nasze nogi dobijają całą rotację. Bo też jak za długo sobie zaczekamy, po prostu przekręcimy przez ten moment, który mamy zakręcić naszą śrubę, będzie nam znacznie ciężej to wszystko wykręcić. Także musimy pewnie wejść na rękę, jeszcze też z niej sobie delikatnie pomóc to zakręcenie. A przez to, że go robimy na jednej ręce, to łatwiej nam wtedy wykręcić barkami, biodrami rotację, która właśnie przede wszystkim jest generowana z tego, że skręcamy sobie naszymi barkami, biodrami w twista. I to cała logika tego ruchu. Dzięki wielkie za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnym tutorialu.